10 znanych firm, które współpracowały z nazistami. 10. BMW, niemiecki koncern motoryzacyjny działający od 1916 roku. Firma przyznała się do używania nawet 30 tysięcy robotników przymusowych. Jeńcy, wojenni, niewolnicy i więźniowie obozów koncentracyjnych byli zmuszani do produkcji silników dla nazistowskiej armii. Ich głównym towarem były motocykle, samoloty, amunicja, broń palna i baterie do łodzi podwodnych. Rodzina, która jest w posiadaniu kontrolnego pakietu akcji BMW od 1959 roku, przyznała się do współpracy z rządem Trzeciej Rzeszy i wykorzystywania niewolniczej pracy ponad 50 tysięcy osób. Właściciele przyznali się również do udziału w oczyszczaniu społeczeństwa z jego niearyjskiej części. 9. Nestle. Szwajcarska korporacja o zasięgu globalnym, założona w 1866 roku przez niemieckiego farmaceutę. Firma pomagała w finansowaniu nazistowskiej armii w Szwajcarii w 1939 roku oraz zapewniała regularne dostawy czekolady na potrzeby hitlerowskiego wojska. W 1947 roku ustalono, że niektóre punkty należące do Nestle wykorzystywały przymusowych pracowników. 8. Allianz. Niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe notowane na giełdzie od 1890 roku. Dyrektor wykonawczy firmy w trakcie II wojny światowej był ministrem finansów w rządzie Adolfa Hitlera, zaś firma ubezpieczała zarówno obiekt, jak i personel Auschwitz. To oni są odpowiedzialni za pozbawienie wszelkiego majątku niemieckich Żydów. Nie wydaje wam się, że firmy ubezpieczeniowe zawsze oszukiwały ludzi? Dyrektor Kurt Schmidt m.in. zaoferował nazistom dotację 10 tys. marek na kampanię wyborczą. Oprócz posady w rządzie Hitlera był też honorowym członkiem SS, a kiedy opuścił stanowisko ministralne, nadal wspierał Himmlera jako szef rady nadzorczej jednego z koncernów regularnymi dotacjami. 7. Coca-Cola, jeden z największych na świecie producentów, dystrybutorów i sprzedawców napojów bezalkoholowych, działający od 1892 roku. Fanta to jeden z ich czołowych produktów, a został zaprojektowany z myślą o nazistach. W okresie wojny ciężko było składniki potrzebne do produkcji coli, więc producenci zaczęli wykorzystywać to co jest. I tak utworzono pomarańczowy napój. 6. Kodak. Amerykański koncern zajmujący się sprzedażą sprzętu fotograficznego i filmowego od 1888 roku. Najsłynniejsze oskarżenie względem firmy to to, że wykorzystywali oni niewolniczą pracę jeńców do produkcji sprzętu dla Niemiec. Co ciekawe, działalność firmy rozwinęła się na tyle, że oprócz aparatów zaczęto produkować detonatory i inne wojskowe towary przydatne dla nazistowskiej armii. 5. Ford. Amerykański koncern motoryzacyjny, założony w 1903 roku przez Henry'ego Forda, znanego antysemiteł i właściciela Wielkiego Krzyża Orła Niemieckiego, najwyższego medalowego nazistowskiego odznaczenia przyznawanego obcokrajowcom. Firma produkowała samochody dla niemieckiej armii, w tym przypadku ciężarówki. Już w 1940 roku koncern korzystał z pracy przymusowej jeńców. Prawdopodobnie Amerykanie zdawali sobie sprawę z poczynań Forda. Kto by pomyślał, że amerykański sen jest tak naprawdę niemiecki? Himmler już w latach 20. uważał Forda za jednego z najbardziej wartościowych bojowników naszej sprawy, a Hitler i wielu innych członków nazistów za inspirację. Amerykański magnat samochodowy w latach 20. wydał tygodnik, na łamach którego przedrukowano m.in., Osławione protokoły mędrców Syjonu. Sam zaś opublikował cykl antysemickich artykułów Międzynarodowy Żyd, autorstwa później się wypierał. 4. Bayer, jeden z najpopularniejszych producentów leków na świecie, utworzony w 1863 roku. W okresie II wojny światowej firma wchodziła w skład IF Farben, czyli koncernu zapewniającego wsparcie medyczne dla oddziałów nazistowskich. Bayer jest odpowiedzialny za produkcję osławionego cyklonu B, substancji, która w obozach zagłady stosowana była do uśmiercania więźniów. Po wojnie szefów IG Farben oskarżono podczas jednego z procesów norymberskich, ale od większości zarzutów ich uniewinniono. A wielu spośród nich miało powrócić do biznesu już w realiach gospodarki wolnorynkowej. 3. Ikea – popularna szwedzka firma zajmująca się meblami powstała w 1943 roku, czyli w momencie, w którym lata świetności III Rzeszy już minęły, a co za tym idzie nie mogli czynnie wspierać nazistów. Nie zmienia to faktu, że założyciel koncernu należał do niemieckiej organizacji. Mężczyzna otwarcie mówi o swojej przeszłości i określa to jako błędy przeszłości. 2. Volkswagen. W przeciwieństwie do innych tu wymienionych, marka Volkswagen jest dzieckiem epoki nazizmu. Pomysł na samochód dla ludu podrzucił Ferdinandowi Porsche sam Hitler. Podsunął też inżynierowi żukowaty kształt auta. Produkcja aut ruszyła w 1938 roku. To był samochód, na którym oparto po wojnie słynnego Garbusa. Idea była następująca. Stworzyć samochód, który będzie kosztować niecały tysiąc marek i na który będzie mogła sobie pozwolić każda niemiecka rodzina. Kusząc wizję własnego automobilu, nazistowskie władze zachęcały do odkładania pięciu marek na tydzień. 1. UGO Boss. Jeden z najpopularniejszych przykładów firm współpracujących z Hitlerem. Naziści sunęli z pięknych mundurów, projektowano je pod czujnym okiem samego Hugo Bossa który był zaangażowanym nazistą i mocno wierzył w idee promowane przez Adolfa Hitlera. Nie przeszkadza wnoszenie ubrań takiej firmy? Dajcie znać w komentarzach. Na koniec ciekawostka. Ugo Boss zmarł przez to, że bał się iść do dentysty. Bezpośrednią przyczyną śmierci było zakażenie, które wdało się do mózgu przez chory ząb. Dzięki za obejrzenie do końca. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję oraz zobaczcie mój poprzedni film o 10 najciekawszych polskich wynalazkach.